to jest referat, który przygotowałem na podstawie tekstu, który napisałem na zaliczenie przedmiotu na studiach doktorancji, które robię w Centrum Badań Technicznych PAN u profesora Rickmana, którego część z Państwa zna. Taki popularno-naukowy, ale myślę, że dla wielu może być interesujący temat. Co można odczytać z meteorytu Allende? Zaczynając od jakby daty tego spadku, jest to rok 69, rok lądowania na Księżycu, rok kluczowy dla badań nad kosmosem. Już w latach 60. było jasne, że ta misja na Księżyc może się podnieść i że skały księżycowe mogą na Ziemię wrócić, więc obserwowało się bardzo duże zainteresowanie tym materiałem kosmicznym skalnym, który był dostępny na Ziemi pod postacią spadku meteorytów. No i tak się ciekawie złożyło, że pół roku przed lądowaniem na Księżycu miał miejsce spadek meteorytu Allende. Było to też bardzo korzystnie blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. W północnym Meksyku, w stanie Chihuahua, niedaleko Pueblito de Allende, skąd nas. Tego trafi, no. Oby nie, ale spadek był tak duży, że w sumie prawdopodobieństwo, na pewno w jakąś chałupę meteoryt spadł, a i myślę się, że coś uderzy. Spadek, pole spadku rozciągało się na 50 km długości. Obejmowało swoim zasięgiem prawdopodobnie ponad 300 km kwadratowych. No to jest jedno z większych też pól spadkowych w historii pomiarów, które ludzie notują, więc kolejna jakby no, wyjątkowo duży fart ten meteoryt miał. Przez pierwsze pół roku zebrano 2 tony materiału. Od razu przystąpiono do silnych badań nad tym meteorytem. Allende tutaj w zbiorze Muzeum Ziemi w Warszawie można zobaczyć. A jest meteorytem typu CO3, chondrytem węglistym. Chondryty to są popularne spadki, natomiast typ CO3 to jest meteoryt typu Vigarano, którym obserwuje się w tym typie. Wyjątkowo duże kontrole i inkluzje KAI, o tym będę mówił za chwilę, to jest około 4% spadków na Ziemi. Typ, tutaj trójka to jest typ petrologiczny. Jak mówię, to jest popularna naukowa, tak wytłumaczę, że to znaczy, że ten meteoryt, to ciało macierzyste, nie było przetworzone przez jakieś tam procesy, na przykład przez wodę czy procesy cieplne na tym ciele macierzystym. I teraz, co jest w tym ciekawego? Meteoryty CO3 to najstarsze znane obiekty w Układzie Słonecznym, a świadczą o tym właśnie inkluzje wapniowo-glinowe widoczne tutaj w powiększeniu na poziomie programu. One też były opisane dopiero w latach 60. Składają się, jak nazwa wskazuje, z wapnia i glinu i odróżniają się jasną barwą. Zwykle są bardzo małe, natomiast w tych CO3 meteorytach są duże. I datowanie metodą OU wskazuje, że mają one 4,567 miliarda lat. Do tej pory nie znaleziono w Układzie Słonecznym nic, co byłoby starszego. I one zadają pewne pytania, tak? Prawdopodobnie powstały w jakimś ograniczonym rejonie dysku protoplanetarnego młodego Układu Słonecznego, kiedy jeszcze nie było planet, dopiero z tej chmury gazu był formowały się jakieś obiekty i te KAI, najprawdopodobniej kiedy temperatura spadła, uformowały się jako pierwsze. W bardzo krótkim czasie, prawdopodobnie mniej niż 100 tysięcy lat, tutaj tego nie widać, jakby mógł tam coś podnieść, mogą wypadać jakieś informacje. No i zachowały w sobie skład izotopowy tego dysku protoplanetarnego. Coś może tą baterię wystawić? Górę nie wiem. Tak, a wtedy góra wstawi. Dobra, nie wiem.
one jakby zestalając się zachowały w sobie ten skład izotopowy, który mogła, znaczy, który miała ta chmura krążąca wokół protosłońca i znaleziono w nich najniższy pierwotny, czyli ten pochodzący sprzed 4,5 miliarda lat temu, stosunek strontu 87 do 83. To znaczy, że one się zestaliły bardzo wcześnie. W Układzie Słonecznym nie ma obiektów o takim charakterze poza tymi inkluzjami wapniowo-glinowymi. Jednocześnie wyjątkowo dużo magnezu 26, jednak poprosiłbym to podnieść. Chyba, że. Chyba, że to jest przez to ojej. Znaczy nie, on mi wyświetlał. On mi wyświetlał. Bo ja myślę, że to jest zmięska. No to jest po prostu czcionka się powiększała, jak robiłem innym programie. No dobrze, to opowiem w takim razie o tym, co tutaj miało być napisane niżej. A to jest moja wina. Wyjątkowo dużo magnezu 26 świadczy o tym, on jest produktem rozpadu glinu 26, świadczy o tym, że w tej chmurze wokół protosłońca miał miejsce jakiś wypadek, który spowodował wstrzyknięcie bardzo dużej ilości pewnych pierwiastków promieniotwórczych, między innymi glinu 26, co potwierdza hipotezę tego, że z chmury protoplanetarnej Układ Słoneczny mógł się narodzić za sprawą tego, że gdzieś w okolicy miała miejsce eksplozja supernowej, która dostarczyła te pierwiastki i które jakby szok mógł spowodować zaburzenie tej struktury pyłowo-gazowej i rozpocząć cały ten proces niestabilności, które powodują potem wytworzenie się w konsekwencji Układu Słonecznego. I to jest bardzo ciekawa informacja, którą wiemy z meteorytów, o tym, co się działo 4,5 miliarda lat temu i to właśnie w 70-tych latach gdzieś tam badać meteoryt, ale nie taka hipoteza powstała. Na potwierdzenie nie tylko ten magnez 26, ale też dużej ilości izotopu 16 tlenu, które też znaleziono w meteorycie Allender, też tą hipotezę potwierdzają. Nie mówię, że jest na 100% prawdziwa, ale z tego co wiem, jest to wiodąca hipoteza tego, jak mógł się rodzić Układ Słoneczny. Poza Kai mamy też chondrule, które Kai są jaśniejsze, a chondrule są ciemniejszymi takimi inkluzjami. I one datowaniem wykazano, że są starsze o jakieś 1,6 miliona lat. To też rodzi kolejne pytania z takiego meteorytu, które możemy wyciągnąć. Co oddaliło Kai od protosłońca, żeby one już jakby ochłodzone i zestalone były zestalone, a w tej okolicy protosłońca dalej były te skropliny, z których zestaliły potem 1,6 miliona lat później chondrule. Więc to są kolejne pytania, które zadają na pytania o początki Układu Słonecznego i które wynikają z badania meteorytu Allender. Czy procesy odpowiedzialne za powstawanie chondrul i Kai są takie same? Nie wiemy tego. Natomiast jakby badając coraz więcej meteorytów, można dojść do jakiejś odpowiedzi na te pytania, albo przynajmniej hipotez. Stąd różne typy chondrul i Kai w różnych meteorytach. Dla tutaj jakby dopełnienia tego powiem, że nie wszystkie Kai też zawierają te nietypowe, to znaczy te świadczące o wybuchu supernowej pierwiastki izotopowe, bo są też takie Kai, które jest nazywane fan Kai, tak jak śmieszny Kai, które wydawałoby się, że mają jeszcze pierwotniejszy skład izotopowy. A więc tutaj mówimy o kolejnych jakby procesach, które miały miejsce w momencie rodzenia się Układu Słonecznego, które można wnioskować z badania tego meteorytu, jakim jest Allender. To są badania z lat 70., ale dalej Allender dostarcza bardzo ciekawych informacji. W późniejszych latach odkryto aminokwasy. Na aminokwasy no to już są takie cegiełki, z których jest zbudowane życie, ale na takim dość prostym poziomie.
W różnych meteorytach są odkrywane antykwasy, ale tutaj badania dowodzą, że mogą być aż z czasów presolarnej błyskawicy, czyli nie z Układu Słonecznego, tylko jeszcze w czasie, kiedy Układ Słoneczny był błyskawicą presolarną. A potem Mark Giacz z Uniwersytetu Harvarda napisali pracę, że taka polimeryzacja mogłaby następować w kamieniopasów nawet w samej chmurze molekularnej, bez jakichś podkładek stałych, na których mogłyby polimeryzować. No i oni już chyba mieli jakieś tutaj przesłanki, bo później opublikowali pracę, że w Allende tak faktycznie znaleziono spolimeryzowane aminokwasy. Ale co jest jeszcze ciekawsze, w 2020 roku, to proszę zwrócić uwagę, że to jest w archive, czyli to nie jest recenzowana jeszcze praca, ale jakby chodzi o to, że oni na pewno będą chcieli zrobić z tego recenzowany artykuł, ale żeby to szybko opublikować, jest to wrzucone do archiwa, który też nie jest tam jakimś czym w repozytorium tekstów, bo tak jak mówię, Uniwersytet Harvarda to jest środek, w którym pracują MacGeoch, przyniosły badania nad Allende i Arthur 86, gdzie odkryto białko o wyjątkowo wysokiej zawartości deuteru, które wskazywałoby na pochodzenie presolarne tego białka. A to już jest wyjątkowo ciekawe, bo to są już składniki, z których zbudowane jest życie. Układ jest niespotykany w żadnym ziemskim białku, jednak trochę podobny do hemoglobiny czy hemerytyny. Czy to jest to samo? Jaka jest różnica? Nie, to nie jest to samo. Hemoglobiną a hemerytyną. Co to jest hemerytyna? Hemerytyna to jest białko, które występuje też w organizmie. Chodzi mi o to, że ten członek hem się powtarza, bo tam jest żelazo w tych białkach i dlatego oni nazywają... Tutaj na pewno jest pewny, tak? Hemerytyna? W tym słowie, a tam też jest pewny, tak? Tak, hemoglobina, każdy wie, hemerytyna też takie białko jest. O ile dobrze pamiętam, w organizmie człowieka, hemolityna w organizmie człowieka nie, w meteorycie akt 086, tak? Wygląda model tak. No i najciekawsze tutaj jest, też można... Odsyłam do artykułu MacGeocha. Ta końcówka tego białka, która tutaj jest przedstawiona, prawdopodobnie, nie pamiętam już, no to jest w tym artykule opisane, kto jakby to badał, ma zdolność do tego, że jeżeli ona się połączy z będzie w okolicy wody i pod wpływem działania fotonu, może powodować rozpad wody na wodór i grupę wodorotlenową. No to już jest bardzo związane z życiem mechanizmy takie. Więc być może takie rzeczy rodziły się gdzieś w chmurze solarnej, nie na Ziemi. Oczywiście to jest hipoteza. Natomiast są bardzo ciekawe artykuły odpowiadające na fundamentalne pytania. Więc warto przyglądać się temu metodowi Allende. Jest dostępny w zbiorach Muzeum Ziemi w Warszawie. Można sobie go zobaczyć. Bodaj najlepiej zbadany meteoryt, tak jak mówię tutaj, ze względu na to, że bardzo duże szczęście miał ten spadek. A daje odpowiedzi, no i zadaje pytania na wiele aspektów kosmogonii Układu Słonecznego, także na kwestię powstawania życia. No i ciekawe, czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tego meteorytu i z innych meteorytów typu CV3. Artykuł tutaj, z którego prezentuję, to są napisane zaliczenie przedmiotu spraw astrologów CPK PAN. Ja sam zajmuję się elektrycznością atmosfery, nie jestem ekspertem od meteorytów, ale tym tematem się trochę zajmowałem. I jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zachęcam do kontaktu. Chętnie prześlę taki popularno-naukowy artykuł o ciekawych, jak mi się wydaje, aspektach kosmogonii Układu Słonecznego. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Proszę Państwa, jest szansa, żeby zadać tutaj pytanie, jeżeli z Państwa ma jakieś. Jeśli będę w stanie odpowiedzieć. Proszę bardzo. Czy ja może taki update mały zrobię, ponieważ na dzień dzisiejszy najstarszą materią jest meteoryt Szewczek 002, niezdrukowany, a on był 4-6 miliarda i tam. Ale czy są jeszcze też starsze obiekty? Znaczy generalnie. Ale czy to jest... Teraz nie powiem dokładnie ile, ale... Czy to też jest okluzja wapniowo... Nie, to znaczy sam jako
same meteoryt. Nie, że tam ktoś wizerunek cały ma materiał i to nie jest najstarszy meteor, czy najstarsza materiał. No, przepraszam tutaj. Ale są też jeszcze starsze obiekty, które mają 7 milionów, to jest to bardzo dyskusyjne w tym momencie i to ja mówię takie, że to mogą przybić spoza naszego układu słonecznego. Więc są jakby tutaj są jeszcze... w układzie słonecznym. Tak. Czyli zostało znalezione w układzie słonecznym, ale już było spoza. Tak, to nie przeczy, że spoza mogą tam przylatywać jakieś obiekty i być starsze. Oczywiście. Proszę bardzo, a też są starsze. Czy ja mogę krótki komentarz do poprzedniego? Proszę bardzo. Paweł, tak, mówił, że nie może wydrukować artykułu, bo pismo sobie zażyczyło opłaty do przedrozbiarki. Tak, a nie wszystkie pisma zabraliście te opłaty. I otóż pocieszająca informacja jest taka, że wiem na pewno, że grupa polskich matematyków ma zamiar stworzyć fundację, która będzie zbierała pieniądze na dofinansowanie takich artykułów, które się nie załapują na rządową listę. To dziękuję. Przepraszam, nie widziałem. Ja mam taką wątpliwość, ale głośną wypowiem, chociaż nie jestem pewny, dlatego to nie będzie krytyka, tylko wątpliwość, czy te śmieszne inkluzje kalcium, aluminium, lecz to nie są przypadkiem wachlarzowe inkluzje? Czy tam to fan nie jest pisane przez A, a nie przez U? Na pewno śmieszne. Może wachlarzowe dla tak się są śmieszne, ale... Jakby wytłumaczę ten skrót. Fractional Unidentified Nuclear... W każdym razie nie wyznaje się dobrze tutaj jakby może pani profesor, która wypowiadała wcześniej o izotopach, że jest frakcjonalizacja izotopów w spektrometrii i jest niewiadomego pochodzenia unidentified, jest na pewno nie. Ten nuklearny jakby tam aspekt tego, więc FUN. To mi ucięło, bo robiłem to w Open Office i potem za późno przyszedłem i tam to było rozpisane w Tak nie ma co pytać, to dziękujemy jeszcze raz.